Cię witam z więzienia, właściwie z aresztu śledczego. Będziemy zwiedzać, ja tu prowadzę. Zwiedzanie zaczynamy od samego początku, kierując się do bramy głównej aresztu śledczego w Zabrzu przy ulicy Sądowej 1. Jest to opuszczony już areszt śledczy, który powstał w 1888 roku, został wybudowany, a zamkniętego 1 kwietnia 2018 roku, także 130 lat panował. Chodzimy wejściem głównym do środka, musimy chwilę poczekać na funkcjonariuszy, którzy będą nas oprowadzać. Było to dwóch funkcjonariuszy, którzy nadal pełnią służbę w aresztach śledczych i mają bardzo dużo wiedzy, będą nas oprowadzać. Teraz kierujemy się do sali widzeń. To jest ten malutki, opuszczony taki, znaczy malutki budyneczek, a potem przejdziemy dalej, kierując się do bloku z celami. Już jesteśmy w środku, można sobie było zrobić zdjęcie pamiątkowe. Też sobie takie zdjęcie zrobiłem. Na koniec pokażę. Idziemy dalej. W sali widzeń przechodzimy przez piwnicę. Nie pamiętam, co tam w tych piwnicach było, bo było tak dużo ludzi, że nie byłem w stanie usłyszeć wszystkiego, co tam opowiadali. Także wyszliśmy z budynku, będziemy się kierować do bloku z celami, gdzie byli osadzeni. No już jesteśmy w środku, tu jakieś pomieszczenia, nie wiem, czy tam gospodarcze, czy pomieszczenia, które były jako biura, czy też w tym rodzaju. Teraz kierujemy się powolutku w stronę kuchni. Teraz tam będziemy w środku. Jest to widać, jak to tam w środku wygląda. O, już jesteśmy w kuchni. No tu najlepsza funkcja. Kucharz miał dostęp do wszystkiego, do żywności. Jak miał dostęp do żywności, to wiadomo, wymiana za papierosy i tam lepsze względy. Tutaj już jest pokazane na zdjęciach rentgenowskich, co osadzeni przenosili do więzienia. O, tu widać w gablocie też jest różne łyżki, widelce, noże, scyzoryki, także multum. Nawet człowiek się tego nie wyobraża, co mogli więźniowie przenieść w swoim ciele, jak nie połykając to, ukrywając to w różnych rejonach, czy jakby to tam nazwać, częściach o swojego ciała. Powolutku będziemy szli dalej. Tu jest jakieś zdjęcia rentgenowskie. O, tak to wygląda. Jest to blok trzypiętrowy, jak się nie mylę. Kolejne zdjęcia. I tak to wygląda. Fajnie, opłaca się iść na taką wycieczkę. Tutaj jest wyjście na spacerniak, ale to za chwilę. Tutaj był strażnik, który tutaj na tym spacerniaku. Jeszcze trochę
Będziemy tam. Tu jest mandżur widoczny, który osadzony dostawał do celi, także nie za wiele. Były tam plastikowe sztuczce, miski, dwie rolki papieru toaletowego na jedną osobę na miesiąc, także musiało mu to starczyć. No tu już mamy spacerniak. Tam tych spacerniaków było kilka sztuk. Nie pamiętam, czy to było 5, czy tam 6 tych spacerniaków, ale trochę ich było. Były takie większe, tak jak tu. Były mniejsze. Była też tam, nie wiem co już była, czy będzie gorzyczka, na której siedział kolejny, znaczy nie siedział, tylko kolejny był funkcjonariusz, to pilnował, tak zwany kogutek czy kogucik, tak go nazywali. Tu widać okna, osadzeni sobie między sobą tu. O, tutaj teraz widać tą wieżyczkę, gdzie był ten kogutek czy kogucik. Tutaj z okien usadzeni sobie przekazywali wiadomości do spacernia drypsem czy różnymi sposobami. Wymyślili sobie funkcjonariusze takie coś, żeby zakładać blendy na okna, żeby nie mogli sobie osadzeni grypsować między sobą, czy tam jakieś wiadomości przekazywać. Tu jest kolejne spacerniaki, jest mniejsze. Nie wiem, nie pamiętam, czy na spacerniaku była jedna osoba, czy więcej, ale na pewno długo tam nie chodzili. Teraz będziemy chodzić do środka. Pierwsze piętro, jest parter zaliczony. Tutaj była budka telefoniczna, z którego osadzeni mogli dzwonić do rodziny czy tam znajomych, ale przeważnie wiadomo, dzwonią do rodziny. Tu jakiś pokój, prawdopodobnie też jakiegoś funkcjonariusza, czy tam biuro, nie wiem jaką tam funkcję to pełniło. Za chwilę będą pokazane cele, jak wyglądały w środku. Tu można przez dziernik było sobie zobaczyć. A za chwilę zobaczymy. Tu jest izolatka. Izolatka była, wiadomo, dla osadzonego, który miał karę. Ściany widać szare, ponure, także nie miał tam za wesoło czy ciekawie. Taki sobie wybrał los, tak? Wiadomo, każdemu życie się różnie poukłada. Tu są cele jednoosobowe, tu jest bez pryczy, ale za chwilę będzie pokazana cela z pryczą. O, tu już widać, jest cela z pryczą. Za chwilę będzie cela z dwoma pryczami, ale to będzie wszystko. Widać po kolei korytarze. Jest cela dwuosobowa, na pewno trochę większa, bo na jednego osadzonego wypadało minimum 3 metry kwadratowego powierzchni. Widać ubikacja osobno, także moim zdaniem jest to jakaś wygoda, a jak tam było, to nie wiadomo, tak. Tu widać jeszcze raz, jakie mieli, co mieli w zaopatrzeniu. Proszek do prania, papier toaletowy, sztuczce, miski. Zaraz będziemy się kierować na kolejne piętro. No i wiadomo,
na każdym piętrze praktycznie to samo, tak? Siemanko. Ściany widać na każdym korytarzu, na każdym piętrze w różnym kolorze pomalowane, ciemno-szare, żółte, zielone. Nie wiem, czy to nie ma nie jest tak pomalowane ze względu na to, że tam też nakręcają filmy czy seriale telewizyjne. Jesteśmy cały czas na pierwszym piętrze. Ludzi widać. Tłum. Taka wycieczka jest organizowana raz w roku przez 3 dni. Także warto się zainteresować i wybrać. Tak? Koszt biletu niedrogi, około 30 zł. W tym roku było 28 zł. Tu widać funkcjonariusza w pełnym wyposażeniu. No i co miał przy sobie. Wiadomo, wykrywacz metali, kajdanki, pałki, rękawiczki, drzwi do celi pozamykane, parę celi jest udostępnione, nie ma sensu wszystkich tam otwierać, wiadomo, w każdej celi jest to samo. No i tak się kręcimy. Funkcjonariusze opowiadają nam różne ciekawe rzeczy, historie, które sami doświadczyli, czy nawet więźniowie. Także ja nie będę wszystkiego w stanie opowiedzieć, co nam tam opowiadali. Najlepiej sobie wybrać samemu. A tu jest klatka, który siedział oddziałowy. Tu siedział, no tam pełnił funkcję w środku. Miał tam jakieś zabezpieczenie. W razie czego, żeby nic mu się tam nie stało. Także. Tu mamy... Aha, teraz kierujemy się do ambulatorium. Jeszcze tu z okna widok na spacerniaki i blok. Już jesteśmy w ambulatorium. Każdy osadzony ma prawo do leczenia, jak każdy człowiek. Był badany przez lekarzy, czy tam leczony. Co mu dolegało, to nie wiadomo, ale jak tak funkcjonariusze opowiadali, to 99% osadzonych to wiadomo kombinuje z tymi chorobami, a 1% prawdopodobnie, że choruje. Kombinują na różne sposoby, żeby się dostać, czy tam coś od państwa, jakieś odszkodowanie zdobyć. Wchodzimy na kolejne piętro, już drugie. No są tu też organizowane różne biegi, czy tam jednostki specjalne wynajmują ten areszt śledczy do swoich ćwiczeń, działań. Jeszcze trochę pochodzimy. O, kolejny widok na plac, bramę główną, wyjściową i wejściową. Jakieś zadeskowane wejście. Dlaczego? Nie wiem, może też do celów filmowych. Widać jeszcze jedno piętro nam zostało. No i wchodzimy sobie do góry. Już widać ściany ładnie pomalowane, może też do filmu, tego nie wiem, widać na dole tłum ludzi, także bo tu wchodzą co pół godziny, tak? Od 8 rana do godziny 19 jest
wejście po około 50 osób. No tu widać sale różne, większe, mniejsze. Nie wiem od czego to zależy. Jedne są większe, jedne mniejsze. Wiadomo, na te większe to więcej osób wejdzie, tak? Cel w tym więzieniu było około 300. Więzienie było wybudowane i odwzorowane według więzienia z Berlina. Nie pamiętam nazwy tego berlińskiego więzienia. Tutaj była świetlica, w którym osadzeni mogli sobie pograć ping-ponga, czy tam darta, czy sobie porozmawiać, posiedzieć, jakąś tam rozrywkę. Też mieli telewizory, PlayStation, także chyba nadal tak mają, że nie brakuje im rozrywki. Tu wchodzimy w kaplicy, wiele nie będzie widać, bo dużo ludzi, a samego sufitu nie będę nagrywał. Już będziemy powoli kierować się do bramy głównej, do wyjścia. Że powoli, a wycieczka powoli się nasza będzie kończyć. Tu były manekiny, jak były ubrani osadzeni. Osadzeni byli ubrani w takie zielone ubranka. Młotek, którym więźniowie uderzając w kraty dawali sobie jakieś tam wiadomości, przekazywali, tak, wiadomości. Także jesteśmy na dole i kierujemy się do bramy głównej. Tam otrzymamy zdjęcia, które nam porobili i dostaniemy zwolnienie. Zaraz pokażę, jak to zdjęcie wyszło. Fajna zabawa. Polecam się wybrać. O, tu zwolnione jest zdjęcie. Także opuszczamy areszt. Śledczy były i jedziemy do domu. Już zostaliśmy zwolnieni. Także do następnego. Cześć.